Witajcie w kolejnym filmiku na temat neurotransmitterów. Dzisiaj poruszymy temat dopaminy. Dopamina jest bardzo znanym neurotransmitterem przede wszystkim ze swojego udziału w tak zwanym układzie nagrody. To znaczy, gdy jakieś czynności sprawiają nam przyjemność, to bardzo często jest to powiązane właśnie z wydzielaniem dopaminy. I tutaj przykładem będzie dobre jedzenie, właśnie seks czy związki międzyludzkie. Ale jest ona też związana z oczekiwaniem nagrody. I tutaj najlepszym przykładem jest hazard, bo w hazardzie, w pokerze czy w jakichś tam wyścigach, obstawianiu nie zawsze wygrywamy i to właśnie najbardziej podnosi dopaminę, oczekiwanie nagrody. Gdybyśmy zawsze wygrywali w jakichś tam grach właśnie losowych, to dopamina by tak bardzo się nie podnosiła i nie byłyby one tak uzależniające, co jest ciekawe. Dopamina zalicza się do katecholamin wraz z adrenaliną i noradrenaliną i właśnie z dopaminy powstaje adrenalina i noradrenalina, co świadczy też o tym, że jeżeli mamy dużo stresu, to nasza dopamina może być po prostu mocno wykorzystywana na tworzenie adrenaliny i noradrenaliny. Dopamina jest też oczywiście bardzo mocno związana z układem ruchu i tutaj właśnie w chorobie Parkinsona wytwarzanie dopaminy i działanie dopaminy jest bardzo mocno zaburzone, co daje oczywiście specyficzne objawy. Dopamina jest związana też z eksploracją i wykonywaniem nowych czynności, czyli jeżeli podejmujemy nowe hobby, nowe sporty czy nowe przedsięwzięcia, to jest to też związane z właśnie odpowiednim poziomem dopaminy. Wpływa ona też na rytm dobowy, oczywiście dopamina jest tutaj pobudzająca. Wpływa na pamięć roboczą szczególnie, ale także na emocjonalne zapamiętywanie zdarzeń, czyli jeżeli coś jest związane z silnymi emocjami, z jakąś tam miłością, ale też z emocjami negatywnymi, to wtedy bardzo często mocniej to znacznie zapamiętujemy i też jest to związane z dopaminą. I wpływa też na postrzeganie czasu. Jeżeli spędzamy czas ze znajomymi, bardzo dobrze się bawimy, to często wydaje się, że czas płynie bardzo szybko, co może być właśnie związane z większym poziomem dopaminy. A jak robimy coś, co nas w ogóle nie interesuje, jest nudne i czas nam się bardzo dłuży, to może być właśnie związane z niskim poziomem dopaminy. Jeżeli chodzi o objawy niedoboru dopaminy, to oczywiście jest ich naprawdę dużo. Mamy tutaj na pewno brak motywacji, mamy też depresję, która często jest związana z niskim poziomem właśnie dopaminy, niskie libido, podwyższona prolaktyna, uwielbienie poszczególnych grup produktów właśnie spożywczych, czy alkoholu, czy jakichś narkotyków, czy innych substancji, które podnoszą poziom dopaminy na chwilę, ale na dłuższą metę oczywiście nam nie pomogą. Introwersja, płaczliwość, problemy z przywiązaniem romantycznym, większe odczuwanie bólu fizycznego i psychicznego, problemy z pamięcią, z koncentracją, wysoka prolaktyna, także tych objawów jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o objawy nadmiaru dopaminy, to zbyt wielu ich nie ma, ale wysoka dopamina powoduje większą agresję, a mniejszą empatię. Osoby z wysoką dopaminą właśnie bardziej lubią rywalizować, a mniej właśnie odczuwają empatię, zachowują się tak powiedzmy bardziej męsko. Może powodować czasem zaparcie, ale to oczywiście rzadka przyczyna zaparć, no i skrajnie wysoki poziom może przyczyniać się też do schizofrenii. Jeżeli chodzi o podnoszenie naturalne poziomu dopaminy, to takie standardowe rzeczy związane ze zdrowym stylem życia wpływają na dopaminę, czyli aktywność fizyczna, medytacja, joga, odpowiednia dieta, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o białko, dotyk, masaże, muzyka. Te podstawowe rzeczy wpływają na odpowiedni poziom dopaminy. Jeżeli chodzi o suplementy wpływające na poziom dopaminy, to jest ich naprawdę sporo, na przykład NALT, czyli enacetylowana tyrozyna, magnez, kofeina, zielona herbata, kurkumina, foliany czy CDP-cholina oraz wiele innych. Jeżeli chodzi o mikroelementy potrzebne do produkcji dopaminy, to są potrzebne do tego witaminy z grupy B, miedź, cynk i żelazo, więc jeżeli mamy niedobory tych mikroelementów, to mogą być problemy z produkcją dopaminy i też stosowanie 5-HTP i melatoniny obniża poziom dopaminy, więc jak ktoś bardzo długo te suplementy stosował, to może mieć obniżony poziom dopaminy i to też może swoje efekty przynieść. Więcej na temat neurotransmitterów, na temat dopaminy, acetylocholiny, glutaminianu, serotoniny opowiadam na szkoleniu Hack Your Brain. Najbliższe terminy to Wrocław oraz Lublin. Na końcu będą właśnie terminy, informacje na temat tych szkoleń będą też w opisie filmiku, także zapraszam do zapisów, mam nadzieję, że się widzimy.